Dyrektor Cieszyńskiego Domu Kultury odchodzi na emeryturę z końcem tego roku. W następnym roku także przewidywane jest odejście pani księgowej. Także Dom Kultury pozostanie jakby takiej bez kadry kierowniczej. Jak i też kiedyś były dyskusje, robione audyty dotyczące funkcjonowania placówek kulturalnych w Cieszynce. One wskazywały na to, aby zbudować centrum. Takie centrum powstanie w Cieszynce teoretycznie, gdyż plany są takie, aby istniejące placówki nie zmieniły swoich siedzib ani zakresu działalności. Po odejściu na emeryturę obecnej dyrektor Hanny Zygmunt i księgowej Marii Świątnickiej, zarządzanie miejską kulturą i czytelnictwem obejmie dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Cieszynka Włodzimierz Ignasiński, który wiele lat przepracował w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w bibliotece.